Obrona granicy Ukrainy. USA przeznaczą 25 milionów dolarów Ukraina. USA przeznaczą 25 milionów dolarów na rozwój infrastruktury. Ukraińska Straż Graniczna poinformowała, że Ukraina otrzyma prawie 25 milionów dolarów pomocy od USA na doposażenie granicy z Rosją i Białorusią. Wsparcie trafi do sił wykonujących zadania na granicy z Białorusią i Rosją projekt o wartości 20 milionów dolarów uzgodniony między ukraińską strażą graniczną i ambasadą USA w Kijowie ma ruszyć już w styczniu. Pomoc ma być przeznaczona na zakup kamer, dronów, środków indywidualnej ochrony strażników, środki transportu i łączności, poinformował szef Straży Granicznej Serhii Deynenko. Wsparcie trafi do sił wykonujących zadania na granicy z Białorusią i Rosją, czytamy w komunikacie Straż uzgodniła też inny projekt z Departamentem Stanu o wartości 4,5 milionów dolarów na rozwój infrastruktury granicznej. Granica ukraińsko-białoruska ma długość ponad 1000 km. Ok. 120 km przypada na strefę wykluczenia wokół czarnobylskiej elektrowni atomowej. Długość lądowej granicy z Rosją to 1974 km. W tym odcinek długości 409 km znajduje się w części obwodów Donieckiego i Ługańskiego, które nie są kontrolowane przez rząd w Kijowie.